Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w 30. odcinku z serii The Sims 4 Prawdziwe Szczęście. Tak, i oto widzicie nasz nowy przedpokój, górny przedpokój. Nila nam powędrowała na dół do toalety. Mamy niedzielę rano i tak oto zmieniłam sobie ten przedpokój. Wiem, że długo na to czekaliście, ale ja też długo nie miałam pomysłu na niego i postanowiłam chodzić się za niego wziąć. I jakoś on w miarę estetycznie wygląda. Uważam, że w sumie jest śliczny. Tak, tutaj mamy taką fajną komodę i pełno świec na niej. Jakieś roślinki. Nad tym wisi takie piękne lustro w takiej starej drewnianej ramie. No i wszystko jest w takim bardziej eleganckim stylu. Brązy, beże, lubię takie odcienie. Trochę pasuje do salonu nawet. I tu mamy ich portrety, takie dziwne miny porobili. Chyba ich jeszcze wezmę na jakąś sesję i lepiej ich poubieram. I z wystroju to... A, jeszcze się troszkę pozmieniało. Nila nie będzie siadła lodów. Dobra, już jest, to już nie ma co jej tego anulowywać, nieważne. Tak, na dole też się zmienił przedpokój, żeby pasowało do tego górnego. Zmieniły się kolory. Tutaj powtarza się też ta tapeta z góry. A, no i mamy wreszcie łazienkę na górze, zaraz wam ją pokażę, więc tak to na dole wygląda. Zmienił się też trochę pokoik nokturny, ponieważ powiększyłam domek, już wam to wyjaśniam. Przesunęłam tak jakby tę ścianę i dlatego Nocti ma teraz dłuższy pokój, szerszy, dłuższy, no coś takiego. I chyba coś tutaj kombinowałam, wiecie co, nie robiłam tego dzisiaj, więc nie za bardzo pamiętam. W każdym razie kombinowałam tutaj z tymi ścianami. I góra jest większa. Ogólnie domek jest dużo większy niż w oryginale, no ale ci, którzy oglądali od początku, znaczy od początku, ci, którzy oglądali domek w momencie, kiedy się tu przeprowadziliśmy, to widzą na pewno duże zmiany. Tutaj Nocti ma taki mały kącik z zabawkami. To się zmieni, słuchajcie, ponieważ ojej, nie mogę się wysłowić. Jak Nocti będzie już nastolatką, to tu będzie stało duże takie podwójne łóżko. Tej ściany nie będzie, a jej biurko przyniosę tutaj. Ponieważ ona jeszcze nie jest nastolatką, no to nie chciała mi na razie tutaj zmieniać i robić takich, wiecie, drastycznych bardzo zmian. I po prostu na razie to zostanie tak, jak jest. A później mówię, będzie miała duże łóżko, biurko przyniesiemy tutaj i będzie to w miarę fajnie wyglądać. No. I teraz przechodzimy do łazienki. Łazienka jest też taka biało-brązowa. Myślę, że dość fajna. Tapety, tak. Tapety, panele ścienne mamy z modów. To jest z jakiegoś tam dodatku ta kuchnia. Za kuchnia, Boże, co ja mówię, te blaty. Co jeszcze tutaj jest z modów? Te koszyczki są z modów. Kwiatek, suszarka, półka. Trochę takiego, wiecie, połączenia mody plus... oryginalną zawartość z gry. Myślę, że całkiem fajnie ta łazienka wyszła. Dlaczego nie zrobiłam łazienki tutaj, tak jak miałam w planach? Ponieważ tutaj jest przygotowana przestrzeń pod kolejny pokoik, tak? Będziemy mieć kolejnego dzidziusia i mam nadzieję, że to będzie córka, bo już nawet sobie wyobrażam tutaj ten jej pokój. I dlatego chciałam, tak bardzo mi zależało, żeby upchnąć tą łazienkę gdzie indziej, a chciałam, żeby były dwie łazienki, żeby była też wanna, bo na dole jest tylko prysznic. Dlatego tutaj będzie kolejna sypialnia. Myślę, że na razie nie będziemy się przeprowadzać, przeprowadzimy się, no pewnie niedługo, ale na razie jeszcze trochę tutaj pomieszkamy, dlatego takie trochę tutaj poczyniłam zmiany. Coś będę jeszcze chciała pokombinować z kuchnią, ponieważ no chcę mieć większy stół, trzy miejsca przy stole to zdecydowanie za mało, tym bardziej jak będziemy się starać już o kolejnego dzidziusia, więc no pewnie będą tu jakieś większe zmiany, nie wiem czy totalny remont kuchni z salonem, czy może takie coś, czy może jakieś takie mniejsze, no ale czegoś się możecie spodziewać w niedługim czasie. Okej, ja już przestaję gadać i przechodzimy do rozgrywki. Tu już się nic dookoła nie zmieniło, ogród wygląda tak samo. A, nie powiedziałam wam, dodałam te lampki jeszcze. Czyli jednak coś się zmieniło, teraz muszę sobie nos zatkać, bo mi się strasznie kichać, chcę, musicie mi wybaczyć. Już przeszło. Dodałam jeszcze takie fajne lampionki. Przepraszam. Tak, albo kichanie, albo kasłanie. I chyba już ich nigdzie nie dodawałam. Nie, miało być ich więcej, ale w końcu zostały tylko takie dwa. No dobra, czyli to tyle. Nila, genialny pomysł, lody na śniadanie. Przyspieszmy sobie czas, bo dzisiaj jest niedziela. Ty idziesz do pracy, kobito. Ja dzisiaj z tobą nie idę do pracy. Dzisiaj spędzi sobie Nocti dzień z tatusiem. Tak. Aiden, już zerwałeś się? Tylko o tobie wspomniałam, a ty już się pojawiasz. Właśnie, ty masz niedługo urodziny, hopie. Ty masz za 4 dni urodziny.
Będziesz stary za 4 dni. O mój Boże. Dobra, czyli wychodzi na to, że w przyszłym odcinku będzie impreza urodzinowa. A jak będzie z Nilą? Kurczę, w tym samym dniu mają urodziny. O mój Boże. Nie. Słuchajcie, Aiden ma dzisiaj urodziny. OMG. Czyli wychodzi na to, że musimy mu zrobić imprezę urodzinową. Super! Czyli wychodzi na to, że jednak Nocti nie spędzi czasu z tatusiem. Jak ja się masakrycznie zagapiłam. Nie wiedziałam, że dzisiaj są jego urodziny. To Nila ma jeszcze 4 dni, Aiden już dzisiaj. Ojojoj, gdzie my zrobimy te urodziny? Dobra, słuchajcie, zrobimy mu jakąś taką mało zobowiązującą imprezę. Nila weźmiesz sobie wolne, wiesz, bo jak mąż ma urodziny, to nie będziesz szła do pracy. Przygotujesz mu jakieś tam dania, coś tam. Nie zaplanuj wydarzenia, chcę, żebyś wzięła dzień wolny. Kurczę, nie wiem czy to. Może posymuluj chorobę, jak się nie uda, to wtedy zadzwonisz. Zobaczymy, czy szefowa łyknie albo szef. Miejmy nadzieję, że się uda. Okej, Aiden, co ty możesz porobić? Weź sobie idź, siusiu, jeszcze jesteś głodny. Przykro mi to słyszeć, wracaj szybko do zdrowia. No spoko, czyli mamy dzień wolny. Tak się postaram nimi zająć, żeby jeszcze w południe byli w miarę w dobrej kondycji. Mila, weź się za gotowanie czegoś, wiesz, kochanie, bo jednak twój mąż dzisiaj to coś tam jednak trzeba. Sprawdzę, co mamy jeszcze, bo nie sprawdziłam. Mamy lody czekoladowe, mamy jajecznicę, mamy omlet jeden został, mamy pikantną zupę i flirciarskie ciasteczka. Coś tam mamy, nie będzie źle. Ale jeszcze trzeba coś pogotować. Nilka, gotuj mężowi może coś takiego mięsnego bym chciała. Spaghetti. O, tort zombie. Nie, nie będziemy mu gotować tortu zombie. Ugotuj na przyjęcie spaghetti. Tak, twoje popisowe danie, Nila. Spaghetti. Wyłącz ten telewizor. Przyspieszymy sobie. A, Nocturna wstała. Co ty, kochanie, robisz? Nocti? Nocti? Gdzie jest moje dziecko? W łazience, dobra, ale się wystraszam. Idź sobie coś zjedz na śniadanko, jest niedziela. Wiecie co? W sumie miałam taki pomysł, żeby ją wytransportować w pewne miejsce, które wam chcę dzisiaj pokazać. Nila, nie masz ty gdzie gotować? Na świeżym powietrzu, okej. Ale na razie nie będę tego robić, bo na razie chcę się skupić dzisiaj na tej imprezie, bo jeżeli ma dzisiaj urodziny, no to jak my nie zrobimy imprezy, to pewnie strzeli focha, a nie chcemy, żeby strzelał focha. Nocti, gdzie ty idziesz jeść? Nie, zostań, oglądaj kanał programy dziecięce. Już, zostań tutaj, nie będziesz łaziła mi z tym talerzem po całym domu. Nilka, dużo ci jeszcze zostało jakieś pieczarki, chyba pokroiłaś, albo to kurczak, nie wiem, w sumie do spaghetti to raczej mięso jakieś wołowe albo wieprzowe, nie wiem. Tak, nie jestem dobra w gotowaniu. Nocti, ale ty miałaś jeść i gotować! Znaczy, Nocti, miałaś jeść i oglądać. Córko moja, dziecko, też jesteś taka mało wielozadaniowa jak matka. Identyczna po prostu. Tak, ktoś mi tam pobiera domki. Zapraszam was oczywiście na mój profil w galerii. Możecie sobie też zobaczyć moje domki z serii Domy Marzeń. Jeżeli nie widzieliście, taki zepsuła kuchenkę, świetnie. Co robi mąż? Nic nie robi mąż, więc mąż naprawi, żeby mogła mu gotować. To miało być dla gości, Nila. Ty żarłoków wstrętny. Jak się przykomarzają, fajnie. O, pokłóciły się trochę. Mila, no co ty, to twoja córka. Okaż jej podziw. Zapytaj o szkołę, zapytaj jak minął, żartuj o smarkach. Może kto tu się wlecze? Nie wiem, kto to. W sumie, kto to? Paulina Gracz. Dobra, możecie sobie troszkę jeszcze pogadać. Popraw jej humor. Pochwal ją szczerze. Chciałabym żarty w danych czasach. Może nie, udziel jej cennej lekcji. O. Jedynek naprawiłeś, to możesz sobie, wiesz, ojojoj, tutaj się jakieś śmieci nam pojawiły. To my sobie to wyrzucimy. Ejden, weź ty, nie transformuj, Boże. Tutaj mi mucha jeszcze lata w realnym życiu. Gotuj sobie. Nie gotuj, Boże. Wybaczcie mi na chwilę. Charm!
Okej, jestem znowu z wami. Wybaczcie mi tą małą przerwę. Ej, Danek, co ty miałeś zrobić? Miałeś sobie zjeść. Tak, hopie. I przyspieszamy czas, bo chcemy zrobić imprezę, imprezę. Nocti, czy ty tak oglądasz sobie TV? Gadasz z mamusią? Bardzo fajny niedzielny poranek. Jak słodziutko. Może opuśćmy sobie na chwilę ściany. Kto tu śmierdzi? No, ty to ty śmie. No, ty ty jesz zepsute! Nie, córeczko! Ojojoj, nie jedz tego, córciu! Weź sobie tutaj coś innego. Mamusia coś ugotowała w sumie. Może zjedz coś na szybko. Zjedz sobie płatki zbożowe. Już, już. A, ja to sprzedam, bo to jest fuj, wstrętne, zepsute. Przyspieszymy czas. Jeszcze z tatusiem sobie gadasz. No, subcio. Zjedz sobie płateczki, ale możesz sobie usiąść. Jaka matka, taka córka. Dokładnie. Matka ma te same problemy. Je na stojąco, ale okej. A ty co jesz? Jesz jajecznicę. Okej, jajecznica, spaghetti i płatki. Widać, że każdy z innej bajki. Okej. Nilka, co ty chcesz robić? Zjadłaś, kochanie. Dobrze, to jak zjadłaś, to ja jeszcze za ciebie pozmywam. Ja bym chciała, żebyś się troszkę przespała, bo jest wcześnie, a będziemy robić dzisiaj tę imprezę, więc idź się prześpi. Wyłącz TV po drodze, bo córka już nie ogląda. No, ty zjadłaś? Tak, idziesz jeszcze bliżej sobie usiąść. Tatusia, sobie z nim rozmawiasz. Pogadajcie sobie troszkę. Ejden, ty jak skończysz, nie zmywaj, nie zmywaj. O, jeszcze za córkę chciał pozmywać, jaki dobry tata. Ale nie będziesz zmywać. No, daj mi te talerze. Mam nadzieję, że nie słyszycie teraz, jak mój piesek kochany marudzi. Idź się, wykąp tak porządnie, Ejden. Nie, 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 nie. Nie transformuj, tylko wykąp się, tak. Bo dzisiaj jest twój dzień, więc ja chcę, żebyś dzisiaj był zadbany, wykąpany. Po prostu masz błyszczeć. 1600. Bardzo dobrze zarabiamy na tych książkach. Ejden, miałeś się iść wykąpać. Czy do ciebie dociera? Wykąp się. Mój Ejden, tak. A, ojojoj, przeszkadza ci, ojejku. Czyliście nie mam dobra. Wiecie co? Ja to później naprawię poza filmikiem, a teraz weź prysznic. Toaleta jednak jest za blisko. Ja nie przetestowałam, czy będą mogli dojść. Nocti, ty się nudzisz. Córko, co ty możesz porobić? Kąpać się nie będziesz. Dobra, wiesz co, pójdziesz sobie po prostu na komputer. Kurczę, w tę stronę. I chciałabym, żebyś sobie z kimś porozmawiała. Jest tutaj ktoś nowy? Nie ma nikogo ciekawego. A jest ktoś na placu zabaw? Czekajcie, tutaj idzie ktoś. Gdzie był ten plac zabaw? Tu był plac zabaw. No, ktoś się bawi. Ten w czapce dziwak mały. To jest Mateusz Kula. Dobra, no baw się, trudno, no. Później może ktoś dojdzie ciekawszy. Gdzie jest. Tutaj jest nasz domek. Gdzie jest nasz domek, tak. Nilka śpi. Ejden się już skończył kąpać, więc jak skończysz się kąpać, to też idź spać. Musisz być wypoczęty. Może gdzieś tak około 15 zrobimy mu te urodziny. W sumie nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem, o której mu zrobimy te urodziny. Zaraz wyjdzie w praniu. Prześpią się trochę. Ja się muszę zastanowić, ile miała jeszcze coś ugotować. Dobra, może w sumie starczy to, co mamy. Otwórz. Tu coś jest zepsutego, a pusty talerz jest. To sobie to wyrzucimy. Mamy lody, mamy spaghetti, mamy jajecznicę, słaba trochę na imprezę. Pikantna zupa i. Nie, wiecie co, coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić. Przede wszystkim musimy napełnić tacę, ale to zaraz. Nilka, wyśpij się do końca, kochanie. Dobra, możesz już w sumie wstać. Weź, dzwoni do ciebie coś? Do Ejdena coś dzwoni. By pogadać. Okej, no, odbierz od Billa. Weź sobie szybki prysznic. I zaraz weźmiesz się jeszcze za gotowanie. Bill, jak dzwoni, pewnie życzenia złożyć, jak wyczuł, że dzisiaj ma urodziny Ejdenek. Chłopy to jednak, wiecie, takie niby nie pamiętają, a pamiętają. Takie życie. Uzupełnij tacę.
Myślałam, że nago biega. Ale się ubrałaś na te urodziny męża? No naprawdę, szaleństwo, Nilka. 9 godzin będzie dobre. No dobra, no, może trochę za wcześnie uzupełniłam. I ugotuj. Jeszcze tort mu trzeba zrobić. Kurczę, zapomniałam. Może mu niebieski tort zrobimy. No co, niech będzie. Zrób mu ten tort. Później się przebierzesz w sukienkę. Tylko tu możesz gotować, wiesz? Och, tam musisz iść. Nila ma coś z tym gotowaniem na zewnątrz, naprawdę. Gotujemy, gotujemy. Jedynek, wstałeś? Nie masz co robić, tak, mężu mój? W sumie co ty możesz porobić? Urodziny masz dzisiaj. Dobra, wiesz co? Pograj sobie, żebyś był w jakimś tam fajnym stanie. Możesz sobie pograć w grę Niesamowity Sport. Nila, jaka dumna, że dzisiaj będzie gotowała dla męża. Córka, jak się masz? Jesz grillowane owoce. No dobra, to jedz sobie tam grillowane owoce. Mamuśka gotuje. Mamuśka piecze tort. Piękny tort mu upiekłaś. No piękny. Zaraz dodasz jeszcze świeczki, żeby nikt tego nie wziął. Tak, dodaj mu świeczki urodzinowe. I schowamy z świeczkami do lodówki. Wiem, że to jest bardzo logiczne, ale dobra, niech będzie. Jeszcze chciałabym, żebyś mu coś ugotowała, tylko w sumie nie wiem co. Kurczak krótko smażony. Ja myślę, że to jest spoko na urodziny. 55. I to już będzie ostatnie danie i robimy imprezę, słuchajcie. Nilciu, co ci, Nilciu? Nocti, co ci jest? Pogodna, wcześniej byłaś taka zła. Nocturna gotuje, tak? Nie wiem, co to był za dziwny dźwięk, ale okej. Okay. Jedynek sobie gra. Nocti, sprężaj. Nocti, tak, ciągle mylę ich imiona. Nilka, sprężaj się. No w końcu nie zrobimy tej imprezy dzisiaj. Nie wiem, skąd ta dziwna muzyka, ale niech będzie. Dobrze. Mamy kurczaczka, mamy spaghetti, mamy chyba jeszcze jajecznicę na upartego, jakby ktoś był bardzo, bardzo głodny. Mamy tort i co jeszcze mamy? Mamy lody chyba? Czy to jest zepsute? Nie mogę na to kliknąć. Co jest, co się pokazuje, że jest zepsute? Wszystko jest dobre, jedna doba. Nie wiem, może te lody są w sumie zepsute. Jak ci wyszło? Jakoś dobra, super, świetnie. Schowamy do lodówki. Przebierzemy Nilę, chociaż w sumie ona się zaraz sama przebierze, więc może. Ejdenek, zaplanuj sobie imprezę. Gdzie to było? Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Już nie gra Ejden, wiesz, bo trzeba zrobić ci imprezę. W sumie może niech ci Nila zrobi tę imprezę. Zresztą nie wiem, które z nich więcej osób zna. Dobra, zobaczmy, jak to by było z Ejdenem. Pieczenie, przyjęcie domowe, pieczenie kiełbasy, uroczysty obiad, wesele. Najcenniejszy medal, zdobyty medal. Okej, fajnie, przyjęcie urodzinowe. Chyba jeszcze przyjęcie upiorne, super, ale to na Halloween zrobimy. Tak, impreza urodzinowa i teraz musimy... Jubilatka, to jest jubilat. Co tutaj jest? Ta Simka będzie musiała pójść do pracy w trakcie. Nie będzie musiała, ona ma dzień wolny. Jubilat. Tak, goście. Nila, Nocturna przede wszystkim. Oni, nasi sąsiedzi kochani. Dale i Julia, Suki i Bill, Jessica. Jasona jeszcze bym chciała. Jason. Kogo jeszcze możemy zaprosić? No dobra, możemy zaprosić Melanie. Jessica chciałam też zaprosić. Mamy jeszcze wymagane dwójka maksymalnie. Ilu mamy? Możemy jeszcze kogoś zaprosić? No Ejden, aha, nie, dobra. Tak, Ejden jest jubilat, więc... A, Tara i Lafayette, super. Na razie Erika i Pam nie będziemy zapraszać. Zaprosimy tylko sąsiadów w sumie, bo to nasi najbliżsi znajomi. Okej, chyba wszystko, chyba wszystko. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, żebym o kimś nie zapomniała. Ale powiedzmy, że mamy wszystko, okej. Okay. Jubilat, żywieniowiec. Kogo możemy wziąć na żywieniowca? Żywieniowiec nam w sumie niepotrzebny, miksologa sobie weźmiemy.
Tak, Eliza Pancakes może być miksologiem. Wodzireja? Nie, Wodzireja nie bierzemy. Więc mamy miksologa, mamy gości, 11. Tak. I mamy jubilata. Okej. I co, to chyba już, to chyba teraz, która jest godzina 15.50, możemy robić imprezę, tak? A możemy w sumie jeszcze zrobić sobie gdzie indziej, możemy sobie zrobić w jakimś domku tutaj. Rezydencja Pancakes Park. Nie, zrobimy sobie u nas w domu, w końcu nagotowaliśmy tyle jedzenia. Rezydencja Gibson, okej. Kilka porad, już mamy urodzinki, jej! Słuchajcie, ja poblokuję jeszcze tutaj drzwi, zablokuję drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. I tutaj chcę jeszcze zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Po prostu nie chcę, żeby oni mi się rozłazili. I tutaj jeszcze to zablokuję. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Okej. Okay. I teraz chciałabym, żeby Ejdenek się przebrał, bo goście już w sumie się zbliżają wielkimi... Ojoj, gra mi się zacięła. Wielkimi krokami. Opuśćmy sobie jeszcze ściany. Gdzie ty jesteś, mężu? Zmiejstruj na imprezowy może w sumie. Ja nie wiem, jaki ty masz imprezowy. Na imprezę. Pokaż mi się na imprezę 2. Nocturna wróciłaś? Jesteś, Nocti. Mila, to nie jest twój chyba strój imprezowy. Na imprezę 3? Pokaż mi się. Jaka piękna kiecka, Nocti! Nocti, Mila! Na imprezę 2? Tak, powiem ci, że nie. Mało imprezowe to jest. Zmień strój na imprezę 1. Nie, zdecydowanie ten trzeci jest na imprezę najlepszy. Tak, a Ejdenek, pokaż się w tym. No, powiem ci, że wyglądasz nawet jak taki porządny, dorosły Sim. Ale przetestujemy jeszcze ci te stroje na imprezę 1. O, w sumie będziesz pasował nawet do Nili, tak troszkę. No dobra, niech będzie taki niebieski strój. Zostawimy cię w takim sweterku. Uuu, przyszła nasza kochana sąsiadka, Nilka, przywitaj Julie. Ona ostatnio nie miała czasu, bo... tyle pracowała. Okoś jej podziw. Jej, super. Ejdenek, kto tam jeszcze się do ciebie zbliża z gości? Julia jako pierwsza, męża olała, mąż wchodzi tyłem. Super, Dale. Weź mu opowiedz dowcip. Zabawne, opowiedz dowcip z cyklu Puch, Puch. Zaraz mu też podziękujesz za przybycie. O, sąsiadeczki obie na czarno. Sprawdza, Nila, mogłaś coś bardziej takiego kolorowego założyć, bo to jednak fajne święto, wesołe. Czekajcie, to jest Jason czy Dale? To jest Dale, dobrze, tu idzie Jason. Podobni są, w sumie te fryzury mają takie same. Nilka, Suki przyszła, zobacz, twoja psia psiuła najlepsza. Zapytaj ją, jak minął dzień. Twoja psia psiułeczka. Oj, mamy miksologa, super. Pogadałeś sobie z kimś, tak? Nie, no, dlaczego ci nie zapultało? Nie gadaj z tą, tylko może tak na przykład z Jasonem byś sobie pogadał, opowiedz mu dowcip. No. Tutaj Nila sobie z Suki nawija, niech sobie nawija. Zapulta ci to? Aha, do 2 musiałeś mieć, no dobra. To wypij sobie coś, wiesz, wypij. Zmienili dam, żeby wypiła. Nie, to ja chcę, żeby Ejden wypił, jak już tutaj siedzi. Ejden, wypij! Ejden! Wypij. I zaraz wyjmiemy tort, ja jeszcze posprzątam te szklanki, póki jest na bieżąco. Dobra. Później się tego tyle zbiera. Dziewczyny plotkują, fajnie, że sobie plotkują. Dlaczego tutaj nie gadasz z tą, Suki? Popraw jej humor. Lafayette, jak fajnie, że jesteś! Lafayette! Czemu ty nie możesz z nim pogadać? Nilka? Więcej opcji. Przesmak, przestrasz. Nie wiem, czemu Nila nie ma z nim interakcji. O, może jest. I Bill! Ejden, zobacz, twój kumpel przyszedł! Jak fajnie, że jesteście wszyscy!
Super, i Jessica nawet jest. Jak miło, wszyscy się napili, okej. Okay. Niech Simowie słuchają muzyki w tym samym momencie. Właśnie, musimy sobie puścić muzyczkę. Tu mamy jakiś... słuchaj lekkiej muzyki razem. Słuchaj muzyki. Może jaką ty, Aiden, lubisz muzykę? Może jakiegoś popa puścimy? Muzyki klasycznej, klasycznej, ogrodowej, ogrodowej razem, romantycznej. Słuchaj popu razem, niech będzie, o. Posłuchaj sobie muzyki tam z kimś, nie wiem z kim ty gadasz. A, z Lafayette'em, fajnie, to akurat się to zaliczy. Ile mamy jeszcze czasu? No, jeszcze spokojnie, mamy sporo czasu. Jak będziemy w połowie imprezy, to wtedy podamy tortik. A jeszcze trzeci sim, no to Aiden. Aiden, co się stało? Czemu to jest denerwująca rozmowa? Boże, jak... W ogóle ci psoni są tacy mało, wiecie... mało tacy, może nie gościnni, co, powiedziałabym, że są mało kontaktowi. Zaraz się wkurzają, nie potrafią nawiązać w miarę fajnych relacji. A jak się wznosi tas? Może mi ktoś powiedzieć? Nilka, uzupełnij tacę. Czekajcie, to jeszcze wywalimy. Kurczę, no, chodź tutaj. Okej, okay, będziemy mieli sprzątania. Nila, uzupełnij tacę. Nie słuchaj już, tylko ja bym chciała, żebyś zniosła toast. Czy możesz jeszcze to wywalę? Póki jest tutaj na wierzchu. Czy możesz wznieść toast? Jak się wznosi toast? Kurczę, nie wiem, jak się wznosi toast. Może być jakaś podpowiedź? Powinna być podpowiedź, jak na to najadę. Nie ma. Okej. Kurczę, a na tym bym mogła, jakbym na tego drinka kliknęła? Nie mogę. A mogę na tobie? Nie mogę. A na przykład na tobie? Pochwal strój, udziel. Może to w przyjazny gdzieś będzie. Chciałabym wypełnić ten... tą imprezę, tak wiecie. Chciałabym medal dostać, ten najwyższy. Proszę mózgu, rozmawiaj. Chyba nie będzie tego wznieść toast. Kurczę, nawet nie wiedziałam, że da się coś takiego zrobić. Może z kimś, kto też pije. Ewentualnie napij się, wypij. I jeszcze od razu to posprzątam, nie mogę teraz. Teraz mogę? Nie, no, ale nie musiałaś iść tam, żeby się napić. Co ty robisz, kobitko? Do Julie przyszłaś. No dobra, no to sobie z nią pogadaj, jak przyszłaś do Julie. Pochwal strój. Możesz pochwalić, poprawić jej humor. Ja przy okazji na bieżąco sprzątam, bo po ostatniej imprezie był po prostu taki bałagan, że nie dało się tego ogarnąć. Do kogoś dzwoni telefon. Nocti, dlaczego ty jesteś tam ciągle? Wróć, tutaj sąsiedzi przyszli. Przyjazne powitanie. W ogóle zapomniałam o córce. Tak. Przyjazne powitanie. Powitaj wszystkich! Ja bym chciała, żeby oni też... Dobra, połowa imprezy, więc teoretycznie jak Nila już pije tutaj... Dalej się nie da wznieść toastu. Tara przyszła jakaś bardzo zezłoszczona. Nie wiem, o co Tarze chodzi za bardzo. Ale okej, okay, możesz opowiedzieć jej... Nie. Rozmawiaj o gotowaniu. Rozmawiaj z nią o gotowaniu. To idę, na ktoś dzwoni. Już za późno, nie zdążę odebrać. Kurczę, chciałabym, żeby mogła ten toast wznieść. A może to będzie w zajęciach grupowych w sumie? Powiedz historię, nie. Na kieliszek jak ci kliknę, nie mogę. A może Aiden może wznieść toast, bo to on jest jubilatem. Uzupełnij tacę. Aiden, uzupełnij tacę i teraz jak już masz uzupełnioną, poczekajcie, ogarnijmy sobie tutaj te napoje. Może ty będziesz mógł wznieść toast. Prawie nie można. Zamów drinka, ćwicz przygotowywanie. Nie wiem, nie można chyba. Mi to nie działa, wybaczcie mi na chwilę. Okej, słuchajcie, jestem już z wami i nagrywam to po troszkę większej przerwie i w międzyczasie Erik postanowił nam się wprosić na imprezę. Tak, nie zaprosiliśmy go, więc się troszkę oburzył chłopak i postanowił się wprosić. No dobra, słuchajcie.
Jak chce wpaść, to niech wpada. Może ma jakiś prezent dla nas. Ja bym... A, właśnie, nie powiedziałam wam. Postawiłam tutaj taki stoliczek, na którym ustawiałam też torcik. Wiem już, o co chodzi z tym drinkiem, z tym toastem. Więc teraz kliknę, żeby Aidenek sobie wypił i zaraz wam pokażę, o co chodzi. To może wznieść sobie teraz, w sumie to wolałabym, żebyś wzniósł toast ze swoją żoną, która bodajże jest tutaj. Zostańcie, o słodko, tak, zostaniecie, ale ja bym chciała, żebyś ty z nią toast wzniósł. Bo wiem, że jak ona pije, to właśnie wtedy można to zrobić, jak dwójka simów pije alkohol w tym samym czasie. Przynajmniej tak było napisane w internecie i nie mam tej opcji chyba. Kurczę, no czemu? Czekajcie, może ja... O, wznieś toast jest. Wznieś sobie toast z Nilą. Proszę cię, Aiden, wznieś z nią toast. O, tak na odległość, no ale dobra. Niech będzie. I teraz chciałabym, żebyś, Nilka, przyszła tutaj. Podejdź tutaj, bo twój mąż teraz... Nie waż się tykać tortu. No. Bo twój mąż teraz będzie... Dlaczego nie ma z nim dmuchnij świeczki? Czy ktoś się bierze za to? Serio? Nie ma zdmuchnij świeczki? Czekajcie. Przestawmy to. Troszkę się gra ścięła. Przestawmy to tak na środek. I może teraz się da zdmuchnąć świeczki. No, 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 bo mi tutaj wariuje gra. Okej. Okay. Tak, teraz mogę. Wypowiedz życzenie, zmuchnij śnieżki, chciałam powiedzieć, świeczki. Tak, wypowiedz sobie jedyne życzenie. Nila, idziesz? Nila, ale tak ruchy, bo twój mąż właśnie wypowiada życzenie! Zdążyła, jej! Tak, poczekał na nią, obejrzał się, czy idzie. I poczekał. Co ty, Aiden, robisz? Dlaczego ty nie wypowiadasz tego życzenia? Aha, bo znowu się pełno simów dookoła pojawiło. Super, teraz jeszcze jest to, co przeszkadza. O, słuchajcie, jakie to jest wkurzające. Aiden, no tak, jeszcze stolik miałam przestawić. Aiden, jeszcze raz, mój kochany, proszę cię, tak. Ja chcę, żebyś miał fajną imprezę. Chcę, żebyś mi tutaj świeczki zdmuchnął. Czemu nie mogę? Normalnie ciebie, Bill, uduszę zaraz, jak mi będziesz właził w drogę. Wiecie co, nie wiem, może to w ogrodzie gdzieś podstawię albo gdzieś, bo... Nie współgra mi to z otoczeniem. Chociaż w sumie tak tu z daleka. Może tu niech będzie. Dobra, niech tu stoi ten stolik. I Aiden, idź mi tutaj, zmuchnij świeczki, bo jeszcze jest trochę rzeczy do wypełnienia. Zaraz nie będziemy mieli wypowiedź życzenia w ogóle. Idź, Aiden. Tu, Nilka, no nie zobaczysz, no właśnie. Mój mąż, ujej! Aiden, urodzinki! Poczekajcie, chcę zrobić zdjęcie. Aiden zmienił grupę wiekową. Jej, kurczek, fajnie, chcę zrobić zdjęcie. Tylko szkoda, że żony nie ma tutaj. Przy nim. Aiden stał się dorosłym. Zróbmy mu fotki, zróbmy mu foteczki. Jej, Aidenek, jesteś dorosłym simem. Cudnie, dobra. To teraz chciałabym, no tak średnio wyszło, żona coś tam powiedzmy widziała z daleka. Chciałabym, o, jak to nam mocno za ten, zatrybiło. Aiden, weź kawałek sobie tortu, a to by się mocno siusiu chce. Ja bym ogólnie chciała, żebyś zawołał na posiłek, o. Właśnie, zawołaj na posiłek, na posinek. Posprzątajmy troszkę też tutaj, bo nie będą mogli zjeść, jak będzie taki bałagan chyba. Ogólnie towarzystwo nam się rozpiło. Nila, nie, ty się zsiusiasz, weź, ty później pójdziesz. Wszyscy idą jeść, więc akurat sobie wykorzystaj okazję i skorzystaj. Zaraz jeszcze tutaj ogarnę mniej więcej szklanki, jak oni będą jedli. No i wszyscy będą się delektować zacnym tortem Nili, pewnie nic z niego nie zostanie, no ale trudno. Ogarnijmy to troszkę chociaż. Jedynek, smakuje ci, kochanie? Jej, mamy główny cel! Mamy złoty medal za urodzinki Jedynka. Cudownie, cieszę się.
Byś usiałaś się, to teraz wypadałoby, żebyś spróbowała chociaż tego własnego tortu. Nie wiem, czy zostanie coś z niego, bo wszyscy się rzucili. Serio, nie ma już? Oj, oj, oj! Ostatni kawałek wzięła Tara. Tara, ty! O, małpo! Plotkuj sobie, suki. Poplotkuj sobie, jaka Tara jest niedobra, bo zjadła ostatni kawałek tortu. To jest po prostu bycie chyba największą wredną istotą na świecie, zjedzenie ostatniego kawałka tortu. Tak, ale to zawsze na kogoś musi przypaść. Ejdenek, nie sprzątaj, no co ty, kochanie, nie będziesz sprzątał po swojej imprezie urodzinowej. Żona ci posprząta, będzie tak dobra, że ci posprząta w ramach prezentu. Ja tu w miarę też trochę sprzątam. Plotkujesz sobie z suki? Plotkujesz sobie z suki. Ty, moja kochana córeczko, nie wiem, gdzie ty polazłaś. W ogóle, gdzie jest nokturna? Czy ty możesz z tego korzystać tylko z wanny? Nie możesz, okej. To ja bym chciała, że jak teraz sobie poplotkowałaś, to na przykład przyjazne powitanie, ogólnie chcę, żeby Nocti poznała większość sąsiadów. Możesz sobie też tutaj przyjazne powitanie, bo ty Jasona nie znasz, no w sumie. Ja tu dalej będę sobie sprzątać. Impreza dalej trwa. Nocti, poznałaś? Kogo ty poznałaś? Sprawdźmy, kogo zna. Zna Dale'a i Julię, Billa i Suki. Czyli jeszcze wypada, żeby poznała Tarę i Lafayette'a. Gdzie jest Lafayette? Lafayette! Tutaj jest nasz Lafayette, a jeszcze Jessica nie zna. Więc poznaj sobie najpierw Jessica, później sobie poznaj Lafayette'a. Nie gadaj już tutaj z nimi. Ja w międzyczasie jeszcze to ogarnę. Tak. Co ty robisz, moja Nilko kochana? Ty sobie suki tutaj pogawędkujesz. A, jeszcze nie znasz Melanie, ale to poznasz Melanie zaraz. Gdzie jest nasza malutka? Ty za fajetem gadasz. A przywitałaś się z Jessiką? Oczywiście, że się nie przywitałaś z Jessiką. Więc może poznaj Jessikę. Poznaj tutaj pana Erika. Erik się bardzo odwalił na nasze przyjęcie urodzinowe. Ogólnie nie gadałeś z Erikiem, więc może. Gdzie ty jesteś, mój mężu? Tutaj, więc może weź sobie tutaj z Erikiem pogadaj. Poznaj sobie Erika, podziękuj mu może za przybycie, chociaż nie będziesz miał takiej opcji, bo nie jest oficjalnie zaproszony. Pochwal go szczerze. Nocti, czy ty idziesz? Tak, poznałaś sobie wszystkich. O, super, przyjęcie urodzinowe kompletne. To kogo masz jeszcze do poznania? Melanie i Tarę. O, tutaj jakaś się grupka zawiązała. Przyjazne powitanie i... dlaczego nie możesz? Idź przyjaźnie powitaj. Ojej, jeszcze tego powitaj. Nie wiem w sumie, czy zdążysz. Pewnie nie zdążysz, właśnie, bo wszyscy idą. Tak, i wszyscy zostawiają bałagan. Super. Nocti, kogo nie poznałaś jeszcze? Nie poznałaś Tary i nie poznałaś Melanie. No dobra, nie ma takiego wielkiego bólu. To ich tam je tam poznasz przy okazji. Chyba, że jeszcze będziesz mogła na nie kliknąć, ale szczerze wątpię. Tara idzie tutaj. Tak, Tara wraca do domu, więc już jej nie poznasz. Okej, i co? I teraz trzeba się zająć bałaganem. Wszyscy idą. Eliza Pancakes nam tutaj świetnie pracowała. Nie wiem, co Julia robiła w naszym teleskopie, ale okej. Okej, puśćmy czas. Aiden, ty jesteś zmęczony? W sumie nie jesteś jakiś bardzo wybitnie zmęczony. To jeszcze możesz sobie pogadać. Jason jak zwykle zostaje do końca, rozmawiają o najnowszych grach. Nilka, co ja bym chciała, żebyś ty porobiła? W sumie możesz dołączyć i też do rozmowy. Hermetyczny dowcip. A ja się zajmę talerzami. Boże, ile ich tu jest. Słuchajcie, masakra. Jest ich tyle, że ja nie wiem, kiedy ja to wszystko posprzątam. Fajnie, że zostały drinki tutaj jakieś. Mogę położyć drinki na tacy? Mogę jeden ustawić na tacy? Nie mogę. Ogólnie, bo ja bym one zostały i ja bym w sumie je chciała wsadzić do lodówki. Te, które zostały. Mogę? Jej, fajnie, mogę je wsadzać do lodówki. O nie. Czekajcie, chcę pojedynczo wsadzać. Puszczę sobie w międzyczasie czas, niech on leci. I poustawiam drinki w lodówce.
Szkoda w sumie, jak są zrobione, żeby się zepsuły przecież. Tylko żeby nam córka ich nie podpijała. Najwytrwalsi zostają do końca, tak? Tutaj Jason i Eric postanowili, że nas nie opuszczą, że jeszcze chcą balować. W sumie to może ustawię, żeby było automatyczne przełączanie świateł zaraz. Ale puśćmy sobie jeszcze czas, niech się jeszcze tutaj poświeci trochę. Jak tam tu? O, tu też brudno, bardzo brudno. Okej, okay. Przerażają mnie takie imprezy, bo jest po prostu tyle... jest tyle do sprzątania, że... No, przeraża mnie to, naprawdę. Zabierzemy teraz talerz Nili, tak na zmianę po prostu. Masakra, słuchajcie, masakra. A słabe jest też to, że nie można tak jeden za jednym wyrzucać do kosza, tylko trzeba czekać, aż on się tam odblokuje tak jakby, bo on ma ograniczoną... tam, no wiecie jak to jest z tym koszem. Trzeba chwilę poczekać, żeby wrzucić coś nowego. Nie chcę wrzucać całej tacy do lodówki. Chcę pojedyncze drinki. O, właśnie. Ciekawa jestem, ile ich tam w tej lodówce będzie. Eric, kiedy ty się wybierasz do domu? Czy się nie wybierasz? W końcu nie wiem, czy wrzuciłam tego drinka, czy nie. Czekajcie, bo tych się chyba nie da wrzucić. No dobra, no tak się nie da, no to do kosza z nimi. Za 30. O, Nocti sobie akurat coś tam polepszyła jeszcze. W sumie na tym też fajnie zarobimy. Ciekawa jestem, czy dostali jakieś prezenty. Dostałeś coś? 100 lat, ktoś zostawił ci ładną nową komodę, wyposażenie twojej rodziny. Może to była sugestia, aby zacząć ubierać się w nowy sposób? Hahaha, spoko, okej. Fajny prezent, komoda. Nocti, idziesz już spać. No tak, bo jutro idziesz do szkoły. Bardzo mądrze, córeczko. Rano wstaniesz, to się wykąpiesz. Tam nie goście sobie jeszcze po bar łożą. Jason zostaje ostatni do końca. Eric już skapitulował, powiedział, że już nie daje rady. Wpadł na chwilę, ale impreza była tak wyczerpująca, że nie dał rady. Ale w sumie chyba nawet nikt nie tańczył. No ale wiecie, to jest taka impreza już dla dorosłego Sima, no to kto ma tańczyć, tak? Same stare zgredy, praktycznie. No dobra, nie jest jeszcze z nimi tak źle, nie są jeszcze tacy starzy. Mam nadzieję, że nie słyszycie teraz mojego pieska. Jak fajnie. Dobra, słuchajcie, może pożegnacie już tego naszego wybitnego sąsiada. Nila, daj już spokój, bo ty idziesz jutro do pracy chyba, tak? Nie, dzisiaj masz w sumie wolne, dobra, to sobie tam siedź, możesz coś zjeść. Zjedz sobie coś. Chłopaki niech sobie jeszcze pogadają, ale Aiden chyba idzie do pracy zaraz. Zaraz, rano, nie wiem, muszę sprawdzić. Jak Aiden idzie do pracy, więc kończ już tutaj z Jasonem, pożegnaj go. Ja go chcę pożegnać, nie chcę go wypraszać. Gdzie to jest? Poznaj, plotkuj. Pożegnaj, o. Pożegnaj, impreza się skończyła. O, jemu się nigdy do domu nie śpieszy. No w sumie trochę nie dziwne, bo w domu mieszka i... tak jakby pasierbica? Chyba nie, córka... ojejku, jak to powiedzieć? Córka męża jego siostry, więc w sumie dom jest pełen, plus jeszcze siostra właśnie z mężem, jeszcze kolejne ich dziecko wspólne, więc nie ma się co dziwić, że mu się nie śpieszy, można pomyśleć, że jest takim troszkę piątym kołem u wozu. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz u mnie, to oni mieszkają tutaj, tak, to są nasi sąsiedzi, tutaj mają taką fajną altankę, śliczna altaneczka, sama ją budowałam, tak, skromność. I co? Ogarniamy ich dalej. Boże, jak ja nie lubię imprez. Właśnie dlatego, że trzeba później wszystko ogarniać. Jest mega bałagan. Nie, no co ty robisz? Nie, już daj chłopakowi spokój. Zmieńmy te światła. Aiden, zmień światła. Automatyczne przełączanie, wszystkie światła. I włącz jeszcze te światła tutaj nad łóżkiem córeczki, bo ona zawsze ma włączone, ale to zaraz, a jeszcze idź spać teraz, ja cię proszę. I teraz włączymy jeszcze, włącz to światło, tak. Żeby ona miała tak, wiecie, jasno, bo czasami dzieci się boją, po prostu lubią mieć jakieś światło zostawione. To trzeba wyłączyć. Tylko zaraz, bo jeszcze Nilka sobie siedzi, to może sobie posłucha muzyki. Słuchaj. Szkoda, że nie można od razu słuchać, tylko zawsze trzeba zaznaczyć, co chcesz słuchać. To jest delikatnie irytujące. Bo czasami nie wiadomo, z jakiego gatunku jest muzyka, trzeba
Taka jest fajna, powiedzmy, i czasami się kliknie co innego i się zmieni. Jason, ty miałeś iść do domu, chłopie! No on jest okropny, nie mam do niego siły. Czekajcie, sprzedajmy sobie jeszcze ten tutaj stolik, co był tort na nim. Tort był chyba dobry, skoro poszedł cały. Szkoda tylko, że Nila go nie spróbowała. Naszej Denek jest już dorosłym simem. Ej, Denek już staruszek taki. Za 79 dni będzie tym. Dorosłym, niedorosłym. O matko, nie mogę się wysłowić. Emerytem. A córka będzie za 45. Trochę średnia ta różnica wieku, no ale dobra, niedługo się będą musieli postarać pewnie o kolejnego bubasa. Nila, pożegnaj już Jasona, bo już jest naprawdę późno, jest prawie druga, a on siedzi i ogląda u nas telewizję. No, ja rozumiem, że jest u niego słabo w domu, bo ma po prostu pełno osób i tak jak mówiłam, jest pewnie trochę takim piątym kołem u wozu. Nie mogę tego znaleźć, więc go po prostu wyproszę. Ale no, stary, druga w nocy, do domu! Smurgus. Mam nadzieję, że nie pogorszy im to relacji. Cleavar. O, Jason jest spoko, Jason wszystko rozumie. Naprawdę, no właśnie, musisz już iść. Nie mówiłam, że rozumie. Wyłącz to tę telewizję, moja kochana. I też już idź spać. Tak, Nilka, idź już spać. Pięknie idziesz spać. Nila, spać ci kazałam iść. Nila, co się z tobą dzieje? Dlaczego to nie działa, jak się klika na sen? O, śpi. No. I co? Ja się chyba będę z wami powoli żegnać. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. Bo mnie to bardzo motywuje, a was to nic nie kosztuje. I zachęcam was jeszcze do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. O nazwie Carmela. Link macie na profilu... na moim kanale, żeby być zawsze na bieżąco, jeśli chcecie być oczywiście na bieżąco z moimi filmikami, a jeśli mnie oglądacie, to zakładam, że chcecie, więc polubcie mnie na Facebooku. Dzięki, że byliście, no i cześć!